Dzień dobry, w poniedziałek o poranku nasze studio odwiedził senator Wielkopolski Koalicji Obywatelskiej Wojciech Ziemniak. Witam pana serdecznie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Poznań. No jest także senator senatorem, ale tak naprawdę na co dzień to przede wszystkim propagator sportu, kibicowania polskim zawodnikom. Zapytam o to na początek, bo to taki dobry czas, trochę mam odłożony to pytanie, które do pana chciałem skierować już parę dni temu. To jest dobry czas dla polskiego sportu. Myślę sobie o Idze Świątek, o siatkarzach. Teraz mamy koszykarzy, doszli do półfinału. No ale na siatkarzy stawialiśmy, a na koszykarza? Na koszykarzy na pewno zrobili rewelacyjny wynik, tym bardziej po 50 latach otarli się o medal, bo wczoraj oglądałem oczywiście ten mecz i no, jak doprowadzić do remisu, mogło wszystko się zdarzyć, ale niestety... No, czyli w koszykówce jest trochę tak jak w piłce nożnej, że na końcu i tak wygrywają. No, ale myślę, że w każdym sporcie, gdyby sport był przewidywalny i z góry by był założony, kto wygra, to byłby nieciekawy. Ja pytam o to w kontekście, tak jak powiedziałem, to jest dobry czas dla polskiego sportu. Takie nazwiska jak Iga Świątek czy Robert Lewandowski są po prostu najlepszymi ambasadorami naszego kraju, dlatego że to jest dobre skojarzenie. To na pewno, aby to się przeniosło, aby ten ambasadorowie no, rozsławiali to imię Polski właśnie za granicą i w świecie. Z tego co widziałem, to jest ciekawe, dlatego że Iga Świątek, Robert Lewandowski nie wstydzą się mówić publicznie po polsku, jeżeli są w czasie wielkiego turnieju i potrafią po prostu nawet skierować takie słowa. Nie sądzę, aby się wstydzili polskości. Nie, tego bym im nie zarzucił, więc w każdym razie na pewno i nie tylko oni promują tą Polskę, ale myślę, że w Polsce koncentrujemy się i oglądamy powiedzmy występy Igi czy Roberta Lewandowskiego i może zajmujemy się wtedy sportem, a nie... No niestety będziemy musieli wrócić do polityki. Bardzo chętnie bym te 15 minut spędził przy muzyce o sporcie. Naprawdę to jeszcze jedno zdanie, jeszcze a propos sportu, bo to jest może dziedzina nie do końca taka rozpowszechniona, a ważna. I też pan się tym zajmuje. Pan właśnie wrócił z Litwy między innymi. Mówimy o sporcie polonijnym, który także się rozwija, jest takim elementem, który integruje społeczności lokalne właśnie ku polskości między innymi. Tak, w Wilnie fakt byłem, a z tym, że byłem na zjeździe Rady Polonii Świata akurat, ale na pewno tam się przewijał sport, bo co dwa lata odbywają się polonijne igrzyska polonijne w Polsce, gdzie Polacy zjeżdżają i ten sport w każdym kraju, gdzie Polonia prowadzi swoją działalność, także ma swoje miejsce, także no, sport jest no, w życiu chyba każdego człowieka bez względu na to, gdzie mieszka. No wie pan, taka Polonia Chicago, Polonia Wilno, Polonia Bukareszt, bo widziałem takie kluby, no to tak naprawdę jest główny i nawiązujemy jeszcze z nazwy Polonii, tak, oczywiście. I myślę, że młodzi, przede wszystkim jednak króluje piłka nożna, bo to jest najbardziej łatwo dostępna. Przecież niedawno pod Lesznem były przecież mistrzostwa. Nie pod Leszn, tylko w Lesznie. No, polonijne mistrzostwa świata, a w Kaliszu były polonijne mistrzostwa świata w siatkówce. No więc właśnie. Także... Nie miałem przyjemności tego oglądać, no ale to już jest inna sprawa. No dobrze, w każdym razie wiem, że pan się znowu wybiera na kolejny polonijny turniej i tego troszeczkę będzie w wyborczym. Tak, będę reprezentować z 4 senatorami senat na turnieju polonijnym w Darmstadt w Niemczech. W następny weekend właśnie wyruszamy, aby właśnie także pokazać, że w Senacie nie tylko politykują, ale i także grają w tenisa. No dobrze, panie senatorze, to wracamy do tej bardziej prozaicznej rzeczywistości. Zapytam pana o wybory parlamentarne, wybory samorządowe, bo to jest temat, który no jest istotny, dlatego że mamy zbieg terminów. I pytanie, co pan zrobi, gdyby okazało się, bo jest projekt ustawy, żeby przesunąć wybory samorządowe o pół roku na wiosnę przyszłego, na wiosnę 2024. I pytanie, jak pan by zagłosował, jak pan by podniósł rękę, gdyby taki projekt znalazł się, załóżmy, że Sejm go przegłosuje, no i potem znajdzie się w Senacie. No, to jest takie gdybanie. Ja nie wiem, dlaczego ci, którzy... No, Prawo i Sprawiedliwość, przedłużając poprzedniej kadencji, wprowadzając ustawę o wydłużeniu działalności samorządu terytorialnego o jeden rok, wiedziało, że się spotka wtedy to w wyborach i wtedy im to nie przeszkadzało.
wprowadzając, bo mogli zachować cykl czteroletni samorządu, a wprowadzili pięcioletnią kadencję samorządu. I było wiadomo z góry, że przyjdą. Samorządowcy nie narzekają z tego powodu. Nie narzekają, ale z góry wiadomo było, że przyjdzie zbitka wyborów w tym samym terminie. I wtedy uchwalając ustawę o wydłużeniu, nie przeszkadzało to, że będą wybory w jednym roku. Ale problem jest. Problem jest, dlatego że mówi o nim też szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, który mówi, że po prostu te wybory nie powinny odbyć się w tym samym terminie. Ale były komisarz wyborczy mówi, że można było to przewidzieć, więc to jest punkt widzenia od punktu siedzenia. No cóż, obecny przewodniczący nie będzie się przeciwstawiał tym, którzy, z której żyje. No. No wie pan, nie właśnie PKW to jest taka funkcja, która mimo wszystko jest niezależna. Wiele wyborów pokazywało, że to są osoby, które mają swoje własne zdanie. Ale do tej pory. Tak czy owak, rzeczywiście te pół roku może ważyć. Dlaczego? Jest bardzo mocna argumentacja szefa PKW. On mówi, że jeżeli doszłoby do bliskich rozstrzygnięć wyborczych, gdyby nawet to było tydzień, dwa tygodnie różnicy, to będzie taka ilość protestów wyborczych, dlatego że trudno będzie oddzielić te dwie rzeczywistości. I finansową, i nawet samo prowadzenie kampanii. Niech sobie pan wyobrazić, że prowadzi pan kampanię wyborczą, no, ale obok prowadzi ktoś, kto chciałby być prezydentem Rosji. Tak, ale przecież przesuną o pół roku i one będą zbliżone do wyborów do parlamentu i znowu jest bitka. Tylko, że one są... Oczywiście, że mniej kandydatów, mniej i tak dalej. No każdy święty ma swoje wykręty. Samorządowe są najtrudniejsze, to każdy wie tak naprawdę, bo jest największa liczba kandydatów, najwięcej organów. Ale więc tak, wydłużyć starają się, jest propozycja, a taki pomysł, a może wcześniej zrobić wybory samorządowe z pół roku wcześniej, z datą ważności, że zmiany nastąpią w chwili zakończenia samorządu. No, ale jest to jednak skrócenie kadencji mimo wszystko. Tak, a wydłużenie wydłużyć można, ale skrócić nie można. Tak, łatwiej jest coś wydłużyć niż potem skrócić, takie mam wrażenie. No nie wiem. No, samorządowcy prędzej będą podniosą larum, jeżeli skróci się kadencję. I konstytucjonaliści oraz spece od samorządów i oczywiście spotykamy się z taką i drugą opinią różniącą się. Znaczy, tak, oczywiście decyzję podejmie Sejm, aczkolwiek właściwie to podjęli już, z tego co dało się słyszeć, podjęli już politycy na szczeblu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwości a prezydentem, którzy się, jak to się mówi potocznie, dogadali i że pan prezydent zgodzi się na wydłużenie No jeszcze jak panie senatorze zastanawiam, jaki jest sens o to kruszyć kopię, bo tak naprawdę potem wygląda to tak rytualnie, że czegokolwiek by nie zrobił rząd, no to opozycja będzie przeciw. No jest rzeczywiście ten zbieg terminów. Weźcie się wszyscy dogadajcie. Ale to dlaczego przedłużono samorząd i teraz jest rozłożony rąk? Więc przewidziano to, było wiadomo, że będzie zbyt... Tylko, że to jest tak, wybory samorządowe można w drodze ustawy przesunąć, one nie są chronione konstytucyjnie, tak jak wybory parlamentarne. Tam nie można manipulować, majstrować, zmieniać tej kadencji w sposób inny niż zmiana konstytucji. A samorządowo można? No, nie jest w konstytucji zapisane. No dobrze, ale też się manipuluje, też się... Ale jestem pewien, że w drodze ustawy można. Zresztą sam pan mówi, że przedłużono kadencję. No, więc... Co by nie powiedzieć, dyskusja jest i tak zadecyduje Sejm, który ma większość. A co pan by zrobił, gdyby to trafiło, tak jak wracam do tego pytania, od którego zacząłem. Pan podniesie rękę wtedy? To nie jest tak, no niech na razie mówimy o planach. Nie ma jeszcze projektu ustawy ostrożny i nie ma zapisu. Ostrożny jak polityk. Nie, ostrożny, działajmy na faktach, a nie o zapowiedziach. Ale wydaje mi się, że te pół roku to jest coś, co pan wie, ja wiem, że o to przejdzie. To trafi do Senatu. To trafi do Senatu i jak trafi, to wtedy podejmę decyzję. Dobrze, to teraz spróbuję pana w takim razie na osobisty wątek namówić. Platforma Obywatelska, pan jest kojarzony z nurtem konserwatywnym. Niektórzy mówią ostatni Mohikanin. Jeden z ostatnich, wiem, który jest... Nie wiem dlaczego. No. Partia zdaje się, że już podjęła decyzję o mocnym skręcie w lewo ustami Donalda Tuska, który powiedział, że nie wpuści na listy wyborcze nikogo, kto nie popiera wolnego prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży. No i co pan na to? Słyszałem to. Myślę, że to zostało wywołane przede wszystkim, jest to decyzja Donalda Tuska i wynika to z konsekwencji
uchwały Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył ustawę aborcyjną. No to on wahadło w drugą stronę w takim razie. Tak, tak. I to źle się stało. I to jest jakby konsekwencja tego. I to jest... trudna będzie decyzja przede wszystkim do podjęcia przez cały Sejm tego, jeżeli się pojawi taki projekt. To już właśnie... powiedział, że on dzień po tym, jak Platforma przejmie władzę, no to on wtedy złoży projekt takiej ustawy i powie, sprawdzę. No to najpierw trzeba wygrać wybory. No właśnie. No, to jest tylko na razie zapowiedzi są i w tym momencie, no... A nie niepokoi pana ta zapowiedź, no bo pan był jednym ze współautorów tego listu w 2021 roku, który sprzeciwiał się, wy mówicie, i nie podoba nam się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza prawo aborcyjne, no ale także jakiekolwiek próby liberalizacji w kierunku wolnego wyboru kobiet. Tak, podpisałem to z pełną świadomością, bo wtedy, jak i myślę, że teraz, gdyby się o mnie spytać, to jestem zwolennikiem tego, co umowy, która była z 1993 roku, który był status taki, który obowiązywał wiele lat i gdyby go niestety nie naruszono politycznie i przez Trybunał, to on by, gdyby on funkcjonował, to by tej sytuacji, do tej sytuacji by nie doszło. Ale jest taka sytuacja, że staje pan przed wyborem, bo nawet tu skończył, nie wpuszcza powiedział, listy. Powiedział, no poczekajmy, jak to wszystko się okaże. No to co, no to on teraz sobie z gęby zrobi cholewę? Nie, no czekajmy, jak do tego przyjdzie, to ja też się wtedy ustosunkuję. Bronisław Komorowski powiedział, że niepokoi go ta zapowiedź Donalda Tuska, bo oznacza odejście przez Platformę od zasady pewnej tolerancji w sprawach światopoglądowych, która pozwala na to, żeby zachować poglądy innym. Jego zdaniem, de facto, to jest takie zdanie, które udział Bronisław Komorowski, wyklucza ludzi wierzących z partii. Czy wierzących? Nie powiedziałbym, bo wiele osób jest w Platformie wierzących. Zresztą nie dajmy się aż tak zawiewać. W PZPR-ze w dawnych czasach też system był inny, a wielu chodziło do kościoła i tak dalej, więc nie jest to może idealne porównanie, ale tak było i tak jest. Wielu deklaruje się, że jest wierzących gdzie w innej organizacji, a postępuje inaczej. Także tutaj ja bym tak nie jednoznacznie nie określał. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, powiedział, że w takiej sytuacji on dziękuję, rezygnuje. Może powinien tam pójść... Ale czy już zrezygnował? To powiedział, że nie będzie kandydował. No, ale to poczekajmy do tego, jak się wydać, bo na razie to są wszystko zapowiedzi. Powiedział, że są rzeczy ważniejsze w życiu niż bycie parlamentarzystą. No i jego zdaniem to jest ten moment. To on już to powiedział, a ja czekam na to, czy to się stanie. A jeżeli okaże się, że faktycznie taka będzie sytuacja, wyobraża pan sobie taką sytuację, że pan z kolei podnosi rękę za liberalizacją prawa aborcji? Nie wyobrażam sobie, że do takiej sytuacji dojdzie. Jeżeli dojdzie, to wtedy będę podejmować decyzję. Bo znowu wybiegamy, że już jest to, że już z tego by wynikało, że pan sugeruje, że wybory Platforma wygrała, już jest na tapecie. Ja muszę zakładać wszystkie scenariusze. No to, ale zakładamy, no, ja na razie zakładam, słucham to, co się dzieje i czekam na fakty, a nie tylko słowa. Donald Tusk powiedział, że nie chce się wstydzić za nikogo, kto będzie głosował inaczej niż linia partyjna. Mi zdarzało się, przyznam, głosować inaczej, ale myślę, że Platforma się za mnie z tego powodu nie wstydzi. I mam nadzieję, że będzie tak dalej. Dobrze, panie senatorze, pan swoich poglądów nie zmieni? To znaczy poglądy. No, ja nie emanuję poglądami swoimi na zewnątrz, tak. Ale mam swoje, zgadzam się, każdy ma swoje. Ja prześledziłem wiele pańskich głosowań w sprawach dotyczących kwestii tak zwanych moralnych, tak to nazwijmy. Ma pan dosyć etyczno-moralne stanowisko. Wydaje mi się, że mogę pana do tego nurtu konserwatywnego zaliczyć. Tak, dlatego pytam, To poczekajmy. Bogusław może postawił teraz, a poczekajmy na ziemniaka. Jak przyjdzie na to czas. Czy ziemniak nie wyklucza w takim razie pójścia tymi śladami? Gdyby się okazało, że jest taki warunek, że musi naprawdę pan taki cyrograf podpisać. To jest tylko zapowiedź. Jeszcze nie ma żadnej decyzji, jeszcze nie ma uchwały, czy chociaż jest partyjna uchwała zarządu, która tak naprawdę mówi o tej liberalizacji prawa do aborcji. To... Ale ona jest nie tak mocna jak zapowiedź liberalizacji o dowolnym dowolnej aborcji do 12 tygodnia. Czyli od tego uzależnia pan, jak to będzie brzmiało swoją dalszą decyzję? Nie, że uzależniam. Poczekajmy. No, ja jestem cierpliwy. Ja
podejmuję odpowiednie decyzje, tak jak pan redaktor powiedział, jestem, mam swoje przekonania, ale na razie jest jak jest. Jestem senatorem i czekam na wydarzenia, które się wydarzą, szczególnie zbliżające się, jak będzie i zbliżała się kampania i także po tym, jakie będą wyniki wyborów. To zobaczymy. Jest jak jest. Senator Wojciech Ziemniak, Koalicja Obywatelska, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Dziękuję.